Kukiz nie wytrzymał w wywiadzie. Lewacka ideologia, kłótnia w Konfederacji, posłowie Brauna wycofują podpisy pod ustawą Mentzena. Dziennikarz chwali posłów Konfederacji. W dzisiejszym odcinku omówimy wszystkie te tematy. Szanowni Państwo, bardzo często jesteśmy świadkiem tego, kiedy ktoś proponuje nowy podatek, nową składkę, nową opłatę. Nasze państwo ma niezwykłą łatwość w proponowaniu nowych podatków, natomiast dużo ciężej likwiduje się podatki już istniejące. 3 października Sławomir Mentzen, poseł Konfederacji i prezes partii Nowa Nadzieja, przedstawił projekt ustawy o likwidacji podatku od spadków i darowizn. Takim podatkiem ewidentnie jest podatek od spadków, będący częścią ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dlatego razem z posłami Konfederacji przygotowaliśmy ustawę podpisaną przez posłów Konfederacji, która likwiduje podatek od spadków, zostawiając sam podatek od darowizny. Kluczowym elementem ustawy jest rozszerzenie zwolnienia na związki nieformalne, co wywołało poruszenie wśród partii Grzegorza Brauna, która wchodzi w skład Konfederacji. Najwyższy czas poinformował, że posłowie Korony Grzegorza Brauna wycofują podpisy pod ustawą Mentzena. Potwierdzam, posłowie Korony nie akceptują wprowadzania do obiegu prawnego sformułowań relatywizujących sens słownikowy i status prawny małżeństwa i rodziny, napisał europoseł Braun. Chciałbym podkreślić, że obecna forma podatku od spadków dyskryminuje osoby, które nie posiadają najbliższej rodziny. Uważam taką dyskryminację za wysoce nieuczciwą. Nie mamy pełnej kontroli nad tym, czy dysponujemy rodziną, czy też nie dysponujemy, czy mamy możliwość przekazania majątku osobie z nami spokrewnionej, czy też takiej osoby nie mamy. I karanie osoby tylko za to, że jest samotna, tylko za to, że nie ma najbliższej rodziny, której może przekazać swój majątek, jest wysoce nieuczciwe. W kwestiach finansowych, zdaniem Mentzena, podatek ten nie pełni obecnie istotnej funkcji fiskalnej, a jego wpływy w 2022 roku stanowiły jedynie 0,31% dochodów własnych samorządów. Lider Konfederacji podkreślił, że jest to kwota pomijalna i podatek nie służy uszczelnianiu systemu podatkowego. Jest to niewielki, ale konkretny krok, szczególnie w kontekście ostatniego tematu zastępczego o alkotubkach. Reakcja posłów Brauna może jednak budzić obawy co do przyszłości współpracy Konfederacji z Braunem. 4 października wiemy, że wycofanie podpisów spowodowało, że zabrakło wymaganych 15 podpisów, co doprowadziło do chwilowego upadku projektu. No niewątpliwie najbardziej elokwentny jest Grzegorz Braun i Bosak. Bosak? Tomasz Kamel, znany polski prezenter telewizyjny i dziennikarz, był gościem w programie Krzysztofa Stanowskiego na kanale Zero. W trakcie rozmowy poruszono wiele interesujących tematów, w tym techniki wypowiedzi polityków. Kamel wskazał kilka osób, które według niego najlepiej się wypowiadają. Jego wybory mogły zaskoczyć wielu widzów. Posłuchajcie tego. A kto najlepiej przemawia? Kto w Polsce aktualnie najlepiej przemawia? Kto z polityków? No niewątpliwie najbardziej elokwentny jest Grzegorz Braun i Bosak. Bosak? No oczywiście. Tak? Mentzen jest bardzo wyćwiczony i tam jest wielka praca. Gdybym miał jemu doradzać, to pewnie mu powiedział: kontroluj lepiej oddech, chłopie, bo mówisz na przydechu. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, kiedy on mówi, to bardzo często jest tak, że mówi szybko, sprawnie, wyrabia wszystkie końcówki, jest w tym świetny, ale słychać w mikrofonie takie między zdaniami. Tak jakby bardzo szybko brał płytki oddech. To jest przejaw nerwowości. I to niektórzy ludzie wychwytują, a niektórzy nie, ale mają go za napiętego. Mhm. No i ja pewnie nad tym bym pracował, ale Bosak? Ty, on też jest świetnym tancerzem, nie wiem, czy wiesz. W 2007 byłem uczestnikiem 6. edycji Tańca z Gwiazdami. Była kiedyś jakaś tancerka, Bosak. Emocjonalność, której szuka się gdzie indziej. A co sądzisz o Hołowni? O Jezu, zapomniałem o Szymonie. No nie, no to jest, to powiedziałbym, że to jest ta pierwsza trójka. Ale pajacuje ludzi trochę za bardzo chyba jednak. Tylko oceniamy warsztat. W pierwszej trójce jest Szymon, no nie, jest Hołownia, Braun i Bosak. Mówię teraz o technice komunikowania się ze światem. Mhm. Aczkolwiek tak? Jednak mówimy o osobie, która miała wgnieść w ziemię Putina, a wgniotła tubkę alkotubkę. No tak, wstyd. Czytałem to. W każdym razie top 3, tak? Braun, Bosak i Hołownia. Tak. A Trzaskowski? Tak sobie. A jaka jest wasza trójka najlepszych mówców wśród polityków? Dajcie znać w komentarzu. Ryba okazuje się ważniejsza od człowieka w myśli kretyńskiej, lewackiej ideologii. 3 października Paweł Kukiz wziął udział w programie Sedno Sprawy na antenie Radia Plus, gdzie odniósł się do sytuacji związanej z powodzią, która dotknęła regiony, w których mieszka.
trakcie wywiadu Kukiz zszokował nieoficjalnymi informacjami, wspominając o lewackiej ideologii. Posłuchajcie tego. Nysa Kłodzka, ta główna winowajczyni, rzeka, która tak mocno się rozlała, ona szorowała po dnie zbiorniki w Nysie i w Otmuchowie retencyjne i w Paczkowie były pełne. Ja byłem naprawdę się wtedy zastanawiałem, jak to jest możliwe, że oni nie puszczają tej wody w sytuacji, kiedy w Czechach już zaczynały być te akcje powodziowe. Przecież to wszystko, mamy takie doświadczenia, że ta fala z Czech idzie do Polski. I nieoficjalnie jeszcze, nie mam tego w 100% potwierdzonego, ale wydaje się, że były takie polecenia z jednego z ministerstw. Ja nie chcę się w tej chwili rozwijać, bo nie mam na to takich jeszcze 100% pewności. Po prostu dało zalecenie tym wodom polskim w Nysie, w Otmuchowie, by nie spuszczać wody z tych zbiorników, ponieważ obawiają się, iż algi zakwitną i ryba umrze w zbiorniku. No i po raz kolejny, bo to nie jest pierwszy przypadek, ryba okazuje się ważniejsza od człowieka w myśl tej kretyńskiej, lewackiej ideologii. Kukiz dodał, że spotkał się z lokalną społecznością i pozostaje w kontakcie z burmistrzem Nysy oraz mieszkańcami, którzy rozważają pozwanie Wód Polskich. Paweł Kukiz zaznaczył, że spotkał się z przedstawicielami lokalnej społeczności oraz pozostaje w stałym kontakcie z burmistrzem Nysy i mieszkańcami, którzy rozważają podjęcie kroków prawnych przeciwko Wodom Polskim. Podkreślił, że kluczowe jest najpierw dokładne wyjaśnienie, co się wydarzyło, ustalenie odpowiedzialności oraz sprawdzenie, czy działania Wód Polskich wynikały z decyzji podjętych na wyższych szczeblach administracji. To wszystko na dziś. Do następnego, cześć.